Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale serii właśnie Podolokredzi. Dzisiaj jest u mnie Alicja i podejmiemy taki luźny temat. Ale myślę, ważny, że ważny i ciekawy. I myślę, że też na czasie, ponieważ dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak zadbać o stopy jesienią i zimą. Co robić, czego nie robić, czego unikać i tak dalej. No to może zaczniemy od samego początku. Alicja, czego nie robić w okresie jesienno-zimowym, żeby sobie pogorszyć stan naszych stóp? Okej, słuchaj, najważniejsze jesienią i zimą to jest to, żebyśmy mocno regenerowali tą naszą skórę. Okej. I dbali o te nasze stopy, bo one z takiej wolności w japonkach, które już wiemy, że nie są zbyt dobre, wolności w sandałach, nagle zostają ściśnięte i zamknięte. Tak, bo skarpety, bo rajstopy, bo buty i tak dalej. Tak. Ważne, żebyśmy ich nie przemaczali, żeby dbać o to, żeby skarpety były zawsze suche, żeby je wymieniać, żeby pamiętać o tym, żeby były skarpety na przykład z jonami srebra, które będą działały też pochłonią wilgoć. Czekaj, jak jesteśmy przy skarpetach, no właśnie, czy ma znaczenie materiał, z jakiego są wykonane skarpety? Ma. Oczywiście, że tak. Okay. Pani pamięta nasz filmik? A pewnie, że pamiętam, ale to tak wiesz, w kwestii to przypomnienia. Odwołujemy do tak filmiku. Jest. Tak. Tam dokładnie Alicja mówiła wam co i jak, czyli tak, skarpety mają znaczenie, rajstopy też będą miały znaczenie. Tak. Ważne jest, żebyście też pilnowali tego, bo już okres taki pandemiczny powoli mija i zaczynamy wracać już do biur. Jeżeli wchodzimy do biura, rano wstajemy i jest 4-5 stopni i wychodzimy w butach ciepłych, bo jest nam zimno, to wchodząc do pomieszczenia do biura, dbajmy o to, żeby zmienić te obuwie. No właśnie. Żeby nie grzać się w tych butach, żeby one tam się nie gotowały, bo będzie im po prostu za gorąco. Żeby zmienić je na baletki, no niektórzy muszą to zmieniać na bardzo eleganckie buty, tak? Ale żeby po prostu zmieniać, żeby dostosować je do, w miarę dostosować je do pogody, do temperatury, jaką jeśli mamy. Jeśli na przykład no, pracujecie w biurze, czy macie gdzieś tam swoje jakieś biureczko, szafkę i tak dalej, no to rzeczywiście warto by było mieć trzymać takie buty, tak. To jest bardzo ważne. O tym, żebyście chodzili w firmie w klapkach, oczywiście, no bez przesady, tak. Ale można mieć takie buty na zmianę, w których stopy dobrze się czują, gdzie ta stopa oddycha no i nie jest przegrzana. Dokładnie. I nie jest przegrzana. No nie bez powodu też przecież dzieciom w szkole każą zmieniać obuwie, prawda? Tak, albo w przedszkolach też, żeby chodzić w kapciach, jasne, że tak. Także to jest bardzo ważne, a o tym się mało mówi nadal. I to nie jest nic złego, że wy zmieniacie obuwie. Czasem jak jesteście w takich, nie wiem, szczególnie też mężczyźni, jak są w takich traperach, trekkingach i nagle oni tak około 16. Zdejmą tego buta, wyjmą stopę tam. Nawet nie muszą zdejmować tego buta. To jest uciążliwe może być dla reszty współpracowników. Także naprawdę dbajmy o komfort swój i komfort stóp. Jest to bardzo ważne. I ludzi, którzy z nami przebywają. Tak, zdecydowanie. To też jest ważne. Tak, także to jest taka rzecz, o której mało się mówi, a uważam, że jest bardzo ważna w takiej podstawowej pielęgnacji, takiej higienie tych stóp. Tak? Okay. Druga rzecz, której nie robimy, a bardzo często się zdarza, to jesteśmy na długim spacerze, jest nam zimno. No jednak ta skarpeta nie jest dostosowana do tego obuwia. Jednak myślałyśmy, że będzie trochę cieplej, a jest zimno i mamy przemarznięte stopy. O właśnie, to jest bardzo dobry. Tak, dobry i mamy pomysł. Przemarznięte. Czy to jest jesień, czy to jest zima, wracamy przemarznięte stopy i co pierwsze robicie? Pamiętasz, rozmawiałyśmy kiedyś o nacieraniu stóp, chyba co to było, cebulą, o nacieraniu to na gorączkę. Alkoholem, spirytusem. Pamiętasz, tak, mówiłyśmy o tym takie stare babcine sposoby. No właśnie, Alicja, co robimy, kiedy przemarzną nam stopy? A co robią standardowo? Co byś ty zrobiła? Jakbym wróciła do domu i miała zmarznięte stopy, założyła grube skarpety. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przede wszystkim zmieniłabyś skarpety na takie, żeby było ci ciepło. Tak. Okej, okay, to jest nie dobre. Rozgrzało, tak. Tak. Czego, co standardowo, jaki jest nasz taki, ale sobie wygrzeje stopy. I co robimy? Wsadzamy stopy do gorącej wody. I to jest najgorsze, co może być, bo wtedy wszystkie te nasze naczynka mówią: ratunku, 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 nie rób nam tego. Stopy nie lubią gorącej wody. Tak? Lepiej je sobie rozmasować, rozgrzać je sobie, nawet nie smarować spirytusem. Nie smarować spirytusem, cebulą, nawet przy grzejniku je sobie rozgrzać. Ciepłe skarpety,
bambosze, kapcie, jak zwał, tak zwał, i w ten sposób sobie to rozgrzewamy. Nie do gorącej wody. Okay. Tak? Możemy wejść pod ciepły prysznic. Ciepły, nie gorący. Tak, żeby się w ogóle całemu rozgrzać, tak? Natomiast nie gorące kąpiele, bo to nasze naczynka zaczną nam pękać i to jest w ogóle bardzo duży szok termiczny dla stóp. No, stopy to są jak nasze ręce. Najbardziej dystalne kończyny, najbardziej zmarznięte takie. Trzeba o nie dbać po prostu. No pewnie, że trzeba dbać i dzisiaj właśnie rozmawiamy, jak dbać, żeby dbać dobrze. Tak, i czego unikać. Czego unikać. No właśnie, czyli tak, powiedziałyśmy już sobie o tych skarpetach, powiedziałyśmy sobie troszkę o obuwiu, to może wróćmy jeszcze trochę do tego obuwia. No właśnie, bo zimą nosimy różne buty. Nie chcę mówić, że mamy tutaj przygotowane moje buty, bo Alicja będzie je oceniać za chwilę. Tak, dzisiaj na warsztat bierzemy całą szafę Coco Collection. Powiedzmy, że całą szafę, bo wybrałyśmy tylko kilka butów. Takie, kilka najlepszych dla Was wybrałam, także nie martwcie się. Słuchajcie, ja bierzemy nie pod wiem. Lupę. Teraz ja mówię, Anita będzie słuchać i wstydzić się. Więc zaczerwienienie może być tutaj, może się pojawiać. Dobra, słuchajcie, kilka słów o tym, bo to, jakie obuwie dobieramy na jesień i na zimę, na każdą porę roku, jest bardzo dla nas istotne. Tak, bo mówiłyśmy już o japonkach i mówiłyśmy o klapkach. Tak, co to powodują teraz mikrouszkodzenia. To też jest ważne w chodzeniu w domowym obuwiu. Okej, ale wróćmy do tematu jesień, zima i obuwie. Co zrobić, żeby buty były wygodne, jakim powinny mieć skład, jak powinny się zginać, czy powinny być sztywne, czy nie sztywne, co zrobić z butami, które byśmy chciały jednak mieć troszeczkę na obcasie, ale żeby to było wygodne i dobre dla naszych stóp i żeby nie przegrzewały się. Dobra, tak? Dobra, na pierwszy strzał bierzemy... Takie powiedzmy sportowe buty. Tak, sportowe buty, Adidasy, wygląda fajnie. Podeszwa jest miękka, piankowa, no i jest okej. Okay. Są całkiem wygodne. Dobrze. Wkładka jest bardzo fajna, bo dodatkowo nosisz wkładkę taką wyciągającą. No, bardzo fajnie. Natomiast zobaczcie, jak ten but się zgina. Czy on się zgina? Prawie w ogóle się nie zgina. Nie. Co jest ważne w obuwiu, czy to jest jesień, czy to jest zima, czy to jest wiosna, żeby zginały się w tym miejscu. Czyli tak jak nasze palce, na śródstopiu. One nie muszą się zginać w tym miejscu, tutaj. Nie, bo my tak nie chodzimy. Najważniejsze jest, żeby one tutaj się zginały, a nie były takie sztywne. Bo jeżeli są sztywne, to my będziemy bardzo sztywno chodzić. Dobra. Tak? Czyli sportowe obuwie, okay. Fajnie wykonane, jakościowo okej, ale jednak mało... A to poczekaj, to jak jesteśmy już przy sportowym obuwiu, takim powiedzmy jeszcze materiałowym, bo to jest taki okres przejściowy właśnie. Tak. Wczesna jesień, Pięta. Pięta zawsze musi być usztywniona. Pięta zawsze musi być usztywniona. Zwracamy czy to jest, na to uwagę. Tak, czy to jest jesień, czy to jest zima, czy to wiosna, pięta zawsze musi być tutaj usztywniona. Nieważne, czy to dzieci, czy dorośli, powinna być tutaj usztywniona. Na pewno widziałaś takie osoby, które mają tak zwaną koślawe pięty takie. Tak, i to jest bardzo ciekawe, o właśnie, to się pojawia bardzo często, nie wiem czy to będzie dobrze widać, w tego typu obuwiu. Jeżeli mamy tutaj piankę, tylko ta pianka akurat u Ciebie jest bardzo fajnie, bo ona jest twarda, jest tak solidnie zrobiona. Ale zobaczcie, że but tutaj jest wąski, on się wąsko kończy i nagle rozszerza się nam tutaj ta pianka. No tak. I to bardzo często powoduje, jeżeli ta pianka jest miękka, że zaczynamy, jak zaczynamy chodzić troszeczkę koślawo, zaczyna nam uciekać stopa i co? Ta pianka ugniata się tak jak chodzimy. I ona nie wraca do swojej pierwotnej formy, tak jak u Ciebie. Jest ona twarda, jest sztywna i to jest super. Ale jeżeli by była miękka, to gwarantuję Ci, byś kilka razy przeszła i tutaj na przykład, jeżeli byś zakręcała nogę do środka, to zaczęłoby już but robić się koślawy. Wiecie co mi się więc teraz uważamy na te, na takie piankowane podbicia. Bo jedna bardzo popularna firma. No właśnie, bo poczekaj, bo jest taki but bardzo, bardzo popularny. Tak. Akurat go przy sobie nie mam, ale wszystkie te nasze Emu, Agi i tak dalej, najbrzydsze buty świata. Tak. Najczęściej widzimy właśnie osoby, które chodzą i te pięty skoślawione do środka.
że pięta, że podeszwa swoim życiem tak idzie, jest. A tutaj wszystko już idzie, tej podeszwy idzie schodzi, tak. O masakra. Tak, to wynika z tego, że nie jest to but wyprofilowany i nie jest to but tutaj usztywniony tak w naszej jest. Pięcie. Także na to też zwracamy uwagę. Dobrze, poruszyłaś ten temat. Ale właśnie chciałam tutaj przy okazji wam powiedzieć, bo chyba zrobię nawet taki materiał na temat tego typu butów tutaj na moim kanale, jak przyjdzie na to czas. Bo niestety, słuchajcie, ale te wszystkie podróbki, czyli te tanie wersje tak zwanych emu, agów i całej reszty, za kilka złotych i kilkaset złotych, tak. One nie mają usztywnionych pięt. Nie mają A usztywnionych wersje pięt. Oryginalne, czyli agi, emu i cała reszta, już od kilku dobrych lat mają te pięty usztywniane. Tak. Płacicie więcej, ale płacicie za jakość. Tak, i dodatkowo jeszcze patrzycie, że w tych agi, emu, w tych oryginalnych, nazwijmy to, butach, mamy wypełnienie z materiału, który nie będzie nam się pociła w nich stopa. No tak, no bo to jest czysta bełna merynosów. Tak, a bardzo często właśnie w tych takich tanich podróbkach są wypełnienia syntetyczne. Sztuczne futerka. Sztuczne futerka, w których się stopach bardzo, bardzo poci. Także naprawdę nie ma co oszczędzać, bo później będziemy walczyć z powikłaniami. Dobra, bierz następny but. Dobra. Także tak, temu tak, dajemy. Pięty, zwracajcie uwagę na pięty, zwracajcie na uwagę, żeby właśnie tutaj ten but był taki wyprofilowany, w sensie ta podeszwa, jeżeli tak. mówimy o butach sportowych. Tak, i zwracamy uwagę na obcas, na podeszwę tutaj. Jeżeli ona jest, zaczyna się węższa od naszego zakończenia buta, to żeby tutaj rozszerzając się, żeby to było jednak twarde. Dobra. Tak, bo inaczej będziemy sobie bardzo je koślawić. No temu butu dajemy, no ile możemy dać? Na 10 dajemy 8, 7, 6. Dobra, 7, bo jest ładny. Niech będzie. Dobra, niech dzięki. Będzie. Dobra, niech ruszamy będzie. Dalej. Tak. Zmieniamy stylizację teraz na taką jesienną, bardziej elegancką, bardziej casualową. Mokasyny na traperowej podeszwie. Tak jest. Proszę bardzo. Mamy tutaj kolejne plus za wkładkę, bardzo dobra rzecz. Bardzo mnie zaskoczyły te buty i byłam przekonana, bo bardzo często te buty są sztywne, a zobaczcie co tu się dzieje, zobaczcie jak on się pięknie zgina. No bo to zależy chyba od buta. Zależy od buta, zależy od skóry, a tutaj czuć, nawet jak się zgina, czuć tutaj skórę. On pracuje, ale wiesz co, ja zauważyłam, przeglądając, bo tych butów takich właśnie butów, jest bardzo, one są popularne. Tak, teraz są popularne i też powiem ci, sama też je oglądałam w różnych sklepach i masz rację, nie wszystkie się zginają, nie wszystkie są, mimo tego, że podeszwa wygląda bardzo podobnie, tak. U niektórych ta podeszwa jest bardzo twarda, a niektórych jest właśnie taka miękka. Dokładnie. I pięknie się one tutaj zginają. Naprawdę ten but dla mnie ma 10 na 10. O. Nie, naprawdę bardzo fajny but. Fajnie wygląda. Jest estetyczny. Natomiast nie powinien robić krzywdy naszym stopom. I powiem ci, że jest niesamowicie wygodny. To tak, jest o ile tutaj nie będzie on dla nas za ciasny, bo to nie, jest bardzo to też ważne. Jest tak. No to już też na to zwracałyśmy uwagę. I jeszcze jedna uwaga, na którą zwrócę, to zasada jest taka. Jeżeli przymierzacie buta w sklepie, to bardzo polecam wyciągnąć wkładkę z tego buta i położyć na nim stopę. No akurat nie zwracajcie uwagę na tą wkładkę, tak, bo to nie jest wkładka jasne. Z buta. Tak, tak, ale jeżeli jest na to szansa, sprawdźcie jak ta stopa ukształtowuje się. Ja na przykład robię to u swoich dzieci i to jest, zanim oni włożą mi stopę, bo oni oczywiście, jeżeli buty są z Batmanem czy z jakąś tam gwiazdą, to one są bardzo wygodne, bardzo. To one już, nawet już bez założenia są bardzo wygodne. Natomiast, bo dzieci wybierają też oczami tak jak no, inne. No jak, no my kobiety też trochę dokładnie wybieramy oczami. Dokładnie, więc pierwsze co to wyjmuję wkładkę i sprawdzam jak dziecku leży. Ile ma dotąd, ile ma do palcy, czy palce im przypadkiem nie wychodzą nam poza wkładkę. I to jest bardzo częsty problem. W naszym, jak ja często patrzę, klient mówi, że on chodzi w wygodnym obuwiu i często wyciągnę taką wkładkę i proszę, żeby stanął, to nagle okazuje się, że tej wkładki w ogóle nie widać. Tak, bo ona jest taka wąziutka, ale przecież buty one są takie, tak. Więc wszystko tam ściśnięte. Tak? Tak, i później problem z wyrastającymi paznokciami, odciskami, modzylami i takimi tam innymi. Tak, także to ważne, żeby jednak zobaczyć, jak ta wkładka się prezentuje i jak ona pasuje do naszych butów. Dobra, lecimy z kolejnym butem. Tak jest. Dawaj następnego buta.
Następny but będziemy w tej samej tematyce, tylko bardziej wersja taka jeść, taka zimowa. Wyższe buty, również podeszwa dosyć taka solidna, gruba, także fajna. Podeszwa jeszcze jest fajna, taka, no powiedzmy, że trekkingowa, żeby się nie ślizgało. Tak, żeby się nie ślizgało, ale zobaczcie na to. No tak słabo się zgina. Tak, słabo się zgina. Więc widzicie, podobna jest podeszwa jak w tych czarnych, ale niestety no, nie zgina się. Ale tak powiem, że za to jest jeden plus tych butów. No. Nie są ciepłe, bo są takie troszeczkę, powiedziałabym, delikatnie takie, zobacz, ocieplane. No ja wiem, taki troszeczkę takiego polarku, takiego troszeczkę no, polarku mają. Jasne, jest ja to ciepło. No, no mają swoje plusy, tak? Inaczej by się ich nie miało u siebie w szafie. No tak. Natomiast zginanie, będziemy chodzić bardzo sztywno, fakt, i bardzo fakt, pukająco fakt, w tych butach. Także dobre, ale na wyjście na stylizację. To też prawda. Tak, dajemy 5 na 10. No dobra, niech ci będzie. To jeszcze ale jeden but. Nie, jeszcze dwa. No dobra. Jeszcze dwa. Wersja taka wczesna jesień. A tak, taka mokasynki, ciepła. Takie mokasynki, trochę, trochę baletki takie. I zobaczcie, fajnie zamszowe, fajna wkładka, skórzana wkładka. Pięknie się zginają. I bardzo wygodne. Tak. Są mięciutkie tutaj. But, okej, okay, tutaj on się nie musi zginać. On tutaj może by, on tutaj powinien być sztywny w tym miejscu. On się powinien zginać tylko tutaj. Ale też zwracamy uwagę na to, jaką mamy budowę palce, czy nam się tutaj będzie mieściło. Ale fajnie, bo nie są to takie szpice. Tak? Także bardzo, bardzo dobre. No ale za to mamy jeszcze, wracając do szpicy, no właśnie, stylizację, iście jesienną, kowbojską. Jest opcja. Zanim powiesz, bardzo lubię, słuchajcie, te buty. Mam nadzieję, że ich Alicja nie zjedzie. No nie, bo widuje je na stylizację. No dobra, no, słuchajcie, mamy obcas. Tak, ale okej, okay, obcas nie jest to takim słupkiem czy tam szpilką, więc jest okej, okay, jest on stabilny. Jest. Tutaj jest dosyć fajnie, bo jest szeroko, natomiast no to mi się tutaj nie za bardzo podoba. No tak, no bo to niestety, no, taki styl buta. Taki styl buta, więc to tutaj nie za bardzo mi się podoba i na to proszę, żebyście zwracali uwagę, żeby nie było to tak ostre. Ale powiem ci, że ja nie chodzę też w nich zbyt często, bo to są buty na obcasie, a ja na przykład na do prowadzenia samochodu wolę jednak płaskie buty. Więc oczywiście, raz na tak, jakiś czas je zakładam, to nie są takie buty, w których chodzę codziennie. Na, dokładnie, na całodniowe zakupy czy całodniowe chodzenie. Fajnie, jest duży plus, bo one się tu ładnie zginają. Także jak chodzimy, to but się ładnie zgina i to jest super. Mają suwak, więc też jest okej, nie są wkładane, bo często te wkładane obuwie robi się tutaj nam luźne. Więc tutaj masz duży za to plus. Oczywiście jest wkładka, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Więc są okej, ale na wyjścia. Tak. Na wyjście, tak, nie na całodniowe chodzenie, jeszcze tym bardziej w biurze. Chociaż tak? Muszę wam powiedzieć, że to są w ogóle buty polskiej marki Sava i nie wiem, czy słyszałaś o niej, się specjalizują między innymi właśnie w tworzeniu takiego obuwia dobrej jakości, z dobrych materiałów, ale mają w swojej ofercie bardzo dużo botków i kozaków. I muszę ci powiedzieć, że mimo tego, że te buty są właśnie takie, schodzą się tutaj i jest ten obcas, to są naprawdę bardzo wygodne buty. No i super, bo jest wyprofilowany też, bo jest wyprofilowany tak, też obcas. Ten obcas nie jest taki słupkowaty, tylko on rzeczywiście jest dosyć duży, taki stabilny. Także tutaj plus za to fajne jesienne buty do stylizacji, jak na obcas, fajnie, że się tak zginają. No plus dobra, czyli tak, podsumujmy może. Tak. Alicja, powiedz, na co najbardziej zwracać uwagę, jeśli rozmawiamy o obuwie jesienno-zimowym? Żeby były. Jeżeli już to są wodoodporne obuwie, no to żebyśmy my z kolei zadbały o nasze skarpety, żeby, bo to jednak wodoodporne obuwie nie będzie na tyle przepuszczało powietrza, tak, bo działa wodoodpornie. No tak. Więc dbamy o to skarpety z jonami srebra, wyciągającymi wilgoć i bakterie, żeby się nie robiła grzybica, bo grzybica jesienią, zimą to jest bardzo częsty problem. Grzybica stóp, paznokci. Nie mogą być za ciasne w palcach, bo bardzo często potrafi się robić onycholiza, bo sobie odbijemy paznokcie. I wyrastające paznokcie. I wyrastające paznokcie, odciski i cała masa innych, innych rzeczy, która się może dziać. Muszą się zginać w śródstopiu. Tak jest. Tak, więc muszą być miękkie w śródstopiu do zginania. Kolejna rzecz, muszą być skórzane. Tak, muszą jest, być z dobrej skóry. Nie nosimy plastikowych butów. Nie nosimy plastikowych butów. No nie chyba, nosimy gumiaki, tak? No tak.
To jest zupełnie co innego. Ale możemy wtedy, możemy wtedy włożyć sobie wkładkę, możemy sobie włożyć, takie są specjalne skarpety, tak. Więc to nie jest nic złego, tak? I więc to są takie podstawowe elementy. To, czy one będą na gumkach, czy będą wsuwane, nie jest aż, znaczy nie jest takie istotne, żeby było nam wygodnie, ale żeby też stopa nie latała w tym bucie. Czyli ważne jest to, jak ta stopa w tym bucie będzie tam siedzieć, dokładnie. Tak. Żeby to nie był za ciasny but, ale też nie za szeroki, bo też tak. Wtedy ta stopa będzie latać. Na każdą żeby ta stronę. Pięta była usztywniona, tak, bardzo żeby ważne, nas trzymało, żeby pięta była usztywniona. Żeby się tak. Zginał ten but. No słuchajcie, dużo takich, myślę, że bardzo niuansów, istotnych, ale tak. Myślę, że wiele z nas w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego. No jeżeli ja bym poszła do sklepu i bym powiedziała, fajne. No bo my kobiety tak mamy, no powiedzcie dziewczyny, że bardzo często kupujemy coś, bo jest modne, bo widzimy, bo jest w dobrej cenie, na jakiejś promocji, bo będzie nam pasowało do jakiejś tam stylizacji, do torebki, do czegoś tam. Do płaszczyka. Dokładnie. I nie do końca zwracamy uwagę na to, co kupujemy, a dopiero jak zaczniemy w tym chodzić, tak. To się zaczyna problem. Tak, a takie buty właśnie to są idealne na chodzenie do pracy. Mhm. Tak, cienka do tego skarpetka, bawełniana i świetnie można w tym chodzić, tak? I jest bardzo nam wygodnie. A wychodzimy, idziemy na kolację, możemy założyć. Tak ten. Jest. Widzisz, wystylizowałam cię. Tak. Nawet mi to idzie. Nawet kolorystycznie, słuchajcie, to brałam tak ten sam kolor. Dokładnie. Mamy to. Tak. No dobra, Alicja, to tak, ja myślę, że dzisiejszy temat mogłybyśmy tak naprawdę zakończyć na tych butach, bo powiedziałyśmy bardzo dużo, ale zostańmy jeszcze przy tym, czego nie robić oprócz właśnie butów. Czyli znaczy o tym, jak rozmawialiśmy o butach, o tych skarpetach i tak dalej, czy coś z takich domowych zabiegów pielęgnacyjnych, kosmetycznych i tak dalej nie powinniśmy robić w tym okresie jesienno-zimowym, żeby mimo wszystko te stopy były w dobrym stanie? Oczywiście, że tak. I to jest pytanie do ciebie. To jest taki test, czy pamiętasz nasze filmiki? No pewnie, że pamiętam, ale ja wiesz, nie chcę tutaj powtarzać wszystkiego, więc zróbmy to w takiej małej, małej pigułce. Bo przekierowujemy Was właśnie do tych naszych wcześniejszych filmików. One tak. Tutaj będą się Wam wyświetlały po kolei. Tam macie wszystkie informacje, ale tak, Alicja, żeby tylko przypomnieć na zakończenie dzisiejszego filmu. Skarpetki złuszczające, moi drodzy. Skarpetki złuszczające, ale już nie będziemy się na ten temat. Ale wiesz, że to był taki temat dosyć kontrowersyjny i tam wiele osób w komentarzach pewnie widziało, że tam tak. Jak to, o co chodzi i dlaczego, przecież ja nie mam absolutnie z tym problemu. Tak, a teraz mamy jesień, zima, więc to jest najlepszy moment na sięganie po takie skarpetki. Tak, no bo po lecie i tak może, więc najlepszym metodą złuszczania jest oczywiście peeling. Więc tak. Pamiętamy o tym, żeby robić peeling. Też o tym mówiłyśmy, jak właśnie obcinać, jak tutaj dbać o paznokcie tak. I tak dalej, o stopę. Alicja Wam dokładnie powiedziała, czego nie robić, jakich tam, jeśli chodzi o pilniki, półmeksy i całą resztę, wszystko macie dokładnie opracowane tak. Pod tym względem. Ale jesienią, zimą, skupmy się na tym. Dbamy o to, żeby poprawiać nam krążenie w naszych stopach, żeby właśnie unikać tego, że wracamy i jesteśmy całe zziębnięte. Tak? Więc peeling gruboziarnisty bardzo ładnie nam poprawi krążenie stóp, tak? Więc peeling, ewentualnie tarka, nie sięgamy wiadomo po jakieś ostre narzędzia. Warto robić, tak, masaż. Wszystkie masaże, jakie robimy, robimy do serca. Także nie masujemy je od pięty do palcy, tylko od palcy do pięty. Tak? Rozmasowujemy sobie. O obuwiu już sobie wspomniałyśmy, ale jeszcze bym chciała tak trochę dojść do preparatów. No właśnie, bo to też jest ważne. Po lecie, po tym jak nasze stopy są wysuszone, warto jest zadbać o ich taką regenerację, o nawilżenie. I tu jeszcze a propos jeszcze tak butów może trochę, to jesień, zima jest takim momentem, bo często mnie klienci pytają, dlaczego tak wypytuję o ich dom. Ale często czuję, że jest ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe i wtedy świetnie, bo można chodzić w skarpetkach cieplutko. Albo na boso. I jest przyjemnie. Bardzo często ogrzewanie podłogowe daje silne wysuszenia stopy. O, bo chodzimy na takim no grzejniku. Tak, bo chodzimy po ciepło. Tak, także dbamy o to, jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, żeby jednak izolować
to nasze, bo stopy nie lubią takiego ciepła, żeby izolować je jednak, żeby te kapcie, niekoniecznie bambosze, żeby jednak były, żeby troszeczkę odizolować. Więc zwracamy uwagę na to, jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, że nagle widzimy, że nasz stan skóry się troszeczkę pogarsza, że jednak ta stopa się bardziej tak wysusza, że czasami u niektórych pęka. Zaczynają być popękane pięty. Więc na to też zwracam uwagę, że to może być tego przyczyna. Ale już wiemy, jak sobie z tym radzić. Co do preparatów. Silnie nawilżające, silnie natłuszczające. Z mocznikiem 5-10, maksymalnie 15%. Tak? Jeżeli, bo teraz będzie też sezon taki, że klientki będą bardzo chciały takie złuszczające, takie 30% mocznik, 50% mocznik na suche łokcie, kolana, widzimy, jeżeli nie ma takich wskazań, jeżeli podolog Wam nie zaleci takiego preparatu, to go nie stosujemy. Alicja, ja myślę, że o kosmetykach, takich markach kosmetycznych, dobrych preparatach do stosowania na skórę stóp, na paznokcie, takich drogeryjnych, podologicznych. Tak, porozmawiamy sobie w oddzielnym odcinku, bo dobry, ty masz doświadczenie, znasz te marki, zrobimy sobie przegląd takich tańszych, droższych kosmetyków profesjonalnych, drogeryjnych. Natomiast ja się chciałam dzisiaj ciebie zapytać jeszcze o dwie rzeczy, a mianowicie tak, po pierwsze, czy teraz w tym okresie jesiennym, jeszcze przed zimą, warto wybrać się na wizytę do podologa, taką wizytę, gdzie zrobimy może nie tyle przegląd naszych stóp, że tak to powiem, ale zasięgniemy informacji, co robić, w jakim stanie, podolog obejrzy te nasze stopy, zobaczy, w jakim one są stanie, czy musimy coś robić, czy wdrożyć jakąś kurację, co robić jesienią, zimą i tak dalej. Czy warto wybrać się na taką chociażby jedną wizytę? Tak, uważam, że jedna wizyta, znaczy co zmianę pół roku, powinniśmy się udać do podologa, żeby on nas nakierował, czego ta nasza skóra potrzebuje i paznokcie, tak? Teraz zaczyna być sezon na przykład na wrastające paznokcie, chociaż on jest całym rokiem, ale zaczyna się sezon na wrastające paznokcie, bo latem to panie, wytrzymam, boli, ale no założymy tą hybrydę, bo no to my kobiety, tak, no. Ale już przychodzi 10 stopni, panie Alu, zielone światło, proszę zakładać damy klamrę, więc to też jest, no ja staram się też Was zrozumieć z perspektywy kobiety. Dwa, zaczynają być problemy z pękającymi piętami, po lecie, po klapkach, po gorącym piasku, po morzu, więc problemy z popękającymi piętami, więc znowu terapię na popękane pięty. Ale wracając do tego, tak, co sezon powinniśmy się, czyli raz na kwartał powinniśmy się pokazać podologowi, po to, żeby on nas nakierował i powiedział, pani stopa jest w takim i w takim stanie, warto by było stosować takie i takie preparaty. To jest tak jak ze skórą na twarzy, zmieniającą się też z porą roku. Tak. Inaczej dbamy o to latem, inaczej dbamy o nią jesienią i zimą, więc jest to ważne, żeby wiedzieć, jak dbać. Poza tym podolog też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym obuwie, jest w stanie na przykład stwierdzić po tym, jak chodzimy, że na przykład mamy złe obuwie i powie nam, no tutaj zaczyna się robić taki i taki problem. Może by pani pomyślała jednak, żeby zmienić to obuwie, tak? Tak, dokładnie. Ja na przykład przy wizytach domowych bardzo często się zdarza, że wchodzę i obserwuję, jakie są buty, kto ma jakie buty, jakie dzieci mają, bo z racji tego, że ja sama mam dzieci. A wiesz, jak to się nazywa? Ja tak mam, jak patrzę na przykład na kogoś i patrzę na jego skórę. Oj tam, zboczenie zawodowe. W dobrej mierze jest. Więc sprawdzam, jakie jest obuwie na stanie. I często mówię, no pani Kasiu, ale no to obuwie to... No nie, to moglibyśmy zmienić, bo to może dawać u pani objaw taki i taki, tak, i przyczynę tego, co się dzieje obecnie ze stopami. No i często zdarza się, że pani nagle, a pani Alu, a ja tak szafę otworzyłam, to może byśmy taki przegląd zrobiły, to ja będę wiedziała, co się nadaje. I krok po kroku, jeżeli zaczynamy rozmawiać o tych butach, to nagle jest takie, no rzeczywiście one nie są tak godne. No. Albo, no rzeczywiście, no, a te rzeczywiście, no tak, wygodne, wygodne. Także to jest też ważne, żeby dbać o buty i o to, żeby dbać o te stopy, bo super, że chcecie o to dbać, że chcecie dbać o te stopy, że już nie są te stopy tak pomijane, że tylko twarz i twarz i twarz, tylko dbamy o stopy, tylko dbajmy o te stopy tak,
jak należy. I, tak, dokładnie. I preparatami, które są do tego dostosowane, do każdej skóry. Czyli wizyta jak najbardziej wskazana. Ale czekaj, ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie. No bo skoro mamy ten okres właśnie zimowy, taki jesienno-zimowy, te no, mieszkania, które niby ogrzewamy, nie ogrzewamy, nie wiadomo jak z tym prądem będzie, ale niby tam ogrzewaniem będzie i tak dalej, ale nieważne. Skarpety w domu. Obuwie w domu. Nie, chodzi mi bardziej o skarpety. Czy na przykład wskazane jest, żebyśmy spali w skarpetach? Czy raczej powinniśmy w momencie, kiedy śpimy, zrezygnować z zakładania skarpet, niech stopa sobie oddycha? Albo na przykład jesteśmy w domu, okej, no nie mówię o takich sytuacjach, że na przykład jest nam zimno, tak? I musimy sobie te skarpety założyć, ale generalnie przebywamy w domu. Czy nosić skarpety, czy nie nosić skarpety? Czy to jest bardziej taka indywidualna sprawa? Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle? Ma. Oczywiście, że dobra. Ma. I teraz tak, co do skarpet w domu. Dostosowujemy to do tego, jakie mamy ogrzewanie. Czy to jest ogrzewanie podłogowe, czy nie. Jeżeli jest ogrzewanie podłogowe, ja wiem, że jest bardzo przyjemnie wtedy super chodzić na gołą stopę, ale dbajmy o tą izolację, tak, żeby te stopy aż tak się nie grzały, bo będą nam pękać, no będziemy, możemy cierpieć z tego powodu. Dobra. Nie zawsze, ale będzie to powodowało szybsze wysuszanie naszych stóp. Także o to, na to zwracamy uwagę. Oczywiście nasze stopy lubią być odkryte i oddychać, a nie być ukiszonym w skarpetach, które na przykład są złej jakości i ze złego materiału. Więc możemy chodzić jak najbardziej w odkrytym, bez obuwia w domu, ale wtedy też dbamy o to, żeby jednak wieczorem nasmarować porządnie te stopy. Nawilżyć, natłuścić, tak. I nie jest, znaczy, nie jest w tym nic złego. No, są osoby, które cierpią na takie no, zimne stopy. Zespół Rejna na przykład stopy tak, w dłonie, tak? Tak. Przy osoby chore na tarczycę też bardzo często. Cukrzyca też potrafi, chociaż tam jest albo tkliwość większa, albo mniejsze czucie. Na to też zwracam uwagę, ale no nie jest to nic złego, jeżeli nam jest bardzo zimno, zakładać skarpety. Do snu. Tak. Dobra. No nie jest to nic złego, jeżeli one nie powodują u nas przegrzania, no że właśnie. Nagle robi się grzybica na stopach, nadpotliwość, to nie jest to nic złego. I można preparat nałożyć, na przykład krem, i na to nałożyć skarpetkę. Są takie fajne skarpetki, takie czysto bawełniane. One są też dostępne w takie bialutkie, takie, są też takie rękawiczki w drogeriach. Chyba są dostępne. Sylweko nawet coś takiego miało właśnie jakoś taką. Już nie pamiętam, ale jest, dużo jest takich dostępnych. Tak, takie, one nic w sobie nie mają. To są czyste, białe takie, one są cienkie, z dobrego materiału i wtedy na przykład nałożyć preparat i nałożyć tą skarpetkę. To też nie jest nic złego. Ale jeżeli widzimy, że coś się zaczyna dziać ze stopą, że one jednak trochę zaczynają może śmierdzieć, czy pocić się bardziej, to wtedy udajemy się do podologa i zaprzestajemy chodzić, spać w skarpetach. Spać w skarpetach. Tak, jeżeli jest to problem. Więc i tak nie, dostosowujemy to do tego, w jakim otoczeniu jesteśmy i jakimi też jesteśmy ludźmi. Świetnie, ja myślę, że już teraz wszystko jest jasne. Obuwie, skarpety, chodzenie w tych skarpetach, jakość, na którą zawsze pamiętamy, że stawiamy. Tak. Właśnie to rozgrzewanie stóp, a nie moczenie stóp, masowanie tych stóp, odpowiednie preparaty, wszystko to będzie wpływało, i ta wizyta u podologa, wszystko będzie wpływało tak, na serwis, to, serwis u podologa. Tak, będziecie i odpowiednio przeglam. Dbać o wasze stopy w tym okresie jesienno-zimowym. Tak, bardzo, jest to bardzo czy ważne i wszystko? No znając życie i nas, to byśmy, byśmy jeszcze jeden film ale mogły tak, zrobić, to ale to zrobimy, w pigułce na pewno nam się przypomni, będzie kolejny tak. odcinek, kolejny film, bo jak widzicie, nam się dobrze rozmawia i też myślę, że wam się dobrze słucha, zresztą piszecie czasami nam w komentarzu. Oczywiście. Tak, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Ja również dziękuję. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, pamiętajcie o wszystkich namiarach na Alicję, które macie w opisie i o wcześniejszych filmikach, które też już są tutaj na moim kanale. Oczywiście. Do obserwujcie zobaczenia. Nas, zapraszamy. Trzymajcie się ciepło, pa! Pa!